obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, to ten zespół się rozpadnie i my nigdy nie nagramy tej płyty. Byłoby mi bardzo przykro z tego powodu, ale wiecie, nie no. Za chwilę rozpocznie się próba zespołu Termit. Jędrzej już czeka na kolegów. W początku tego zespołu zawsze uwielbiałem próby, bo z Jendrasem po prostu szły jak w masło, nie? Cieszyłem się na tą kolejną próbę. Zawsze jest dobrze zobaczyć najlepszego kumpla, nie? Jacek jest moim najlepszym przyjacielem od wielu lat. Jak dołączyłem do Termitów, to Jędras i Młody stali się dla mnie takim przykładem przyjaźni. Oni zawsze ze sobą byli, zawsze sobie pomagali. Pamiętam kiedyś, że coś tam ktoś nie przygotował, Jędras usiadł, pomógł mu. Ja wtedy nie musiałem przynajmniej też się w ogóle wysilać. Zawsze było cudownie, to jest mój najlepszy przyjaciel. Co jest, kurwa? Tej, że mnie zapomniał, kurwa. Co jest? Weź mi podmachę za godni, bo znowu mi nie odpala to, kurwa, stare gówno i nie to próbuję, nie? Zrobimy to szybko. Jak tylko zapytałem go o ten samochód, to od razu widziałem w jego oczach, że mi nie odmówi. To jest mój najlepszy przyjaciel i zawsze pomaga mi w takich awaryjnych sytuacjach. Tydzień temu miałeś się przygotować, to dzisiaj pójdzie szybciutko. No raczej. A Fabiana nie ma dzisiaj znowu? Chyba nie. Tam nawet kiedy nie wyłączył telefon chyba. A on to tak lubi, nie? Dobra. To ten, zagraj ten riff, co miałeś ustawę. Ten masaż włączy. Który riff? No ten z kablem znowu. Ten co ci mówiłem, nie? Ten na końcu tam, że brakowało tylko to, żeby to wszystko już jak gary przyjdą, żeby to poszło ładnie. Kurwa, nie nauczyłem się, nie wiem kiedy. Co? Nie wiem kiedy się go nauczyć. Kurwa. Ja pierdolę czyszczą, trzymaj mnie, kurwa. Jacek jest zawiedziony postawą Jędrzeja. Już z Czeszczem rozmawiałem i czuliśmy chyba obydwoje, że jest coś dziwnego dzisiaj w atmosferze, w aura jakaś taka, nie taka. No nie wiem, czemu nie nauczył się tego riffu, może w pracy go tam... Jędras jest zarobiony, wiadomo, nie? Bo firma sama się nie poprowadzi, nie? Ali, kurwa, gajmy się nauczyć takiego prostego riffu do chuja. Jackowi zaczynają puszczać nerwy, podczas gdy Jędrzej niezbyt przejął się słowami przyjaciela. No dobrze, zagram od razu. Ja pierdolę. Nie, ja idę w chuj, kurwa, po prostu. Czułem, że po prostu jest coś nie tak, że ta próba skończy się dziwnie. Nie spodziewałem się, że nawet się dobrze nie zacznie. Odpierdalaj, nie, ty jesteś paszcza się w ogóle. Po prostu, kurwa... Wkurwiasz mnie, że masz taki, kurwa, chujowy ten piec, chujowo gada ta gitara, kurwa. Nie uczysz się w ogóle na próby, kurwa. Czeszczol, już jak szliśmy, to już gadał. Pewnie nie będziesz umiał, kurwa. I co? Emocje sięgnęły zenitu. Jacek stracił nad sobą kontrolę. Masz te solówki nagrać, to czekaliśmy ostatnio 2 miesiące. Na próby zawsze jestem przygotowany. Raz zapomniałem, coś mi się przedłużyło w pracy. Jacek wybuchł jakąś złością. Nie wiem dlaczego w ogóle, przecież jesteśmy najlepszym kumplami, nie powinien tak reagować. Rzadko bywa, żeby Młody w ogóle na kogoś podnosił głos. I tak się dziwię, że jeszcze zrobił to w kierunku Jędrasa. Ten człowiek po prostu przegiął pałkę, nie nauczył się riffu. Mam nadzieję, że jak będziesz szedł do mechanika naprawiać samochód, to cię skasuje na 5 koła, kurwa, w śmieciu. Spierdalaj z mojej próbowni, gówno jadzie. Nara, kurwa. Jak dowiedziałem się, że no on po prostu się nie nauczył, jeszcze nawet chciał tutaj coś zasymulować czy coś. Nie, ja musiałem wstać, opieprzyć go porządnie, nie pomogłem mu. Strasznie się wkurzyłem na Jacka po tej próbie. Myślałem, że wyjdę z siebie dosłownie. Nie wiem skąd u niego takie zachowanie, ale będę musiał z nim o tym poważnie porozmawiać. Gdy szedłem do domu, Czeszczą mnie klepał po plecach cały czas i mówił, że spoko Młody, no zdarzają się takie sytuacje w zespole, nie może być przecież cały czas różowo. Zrozumiałem go, ale mimo wszystko, kiedy Czeszcz już poszedł, pojechał autobusem, musiałem wstąpić do sklepu i kupiłem piwo. Idąc do domu, po raz pierwszy w życiu wszedłem i kupiłem sobie piwo w sklepie. Po prostu byłem tak znerwowany, że aż trzęsły mi się ręce. Musiałem po prostu napić się zimnego piwa. Wróciłem po próbie do domu, ten Młody mnie odprowadził, wsiadłem w autobus. No musiałem jeszcze zajść tam na bok, bo do sklepu sobie chciałem kupić piwo, bo byłem w takim stanie, że nie mogłem bez niego wytrzymać.
nie dosyć, że popadamy tu w alkoholizm, to do tego jeszcze nie wiem naprawdę, jak to będzie z zespołem, bo mi się wydaje, że jeżeli tak będą wyglądać próby, to do tej płyty nikt nie nagra nigdy. Nikt nie nagra nigdy.